To jest bardzo dobra promocja naszych kulinarnych talentów w województwie podlaskim. Mamy się z czym poszczycić. Województwo podlaskie jest znane z wielu dań na całą Polskę, znane też na cały świat. W związku z powyższym musimy te nasze kulinarne talenty, diamenty szlifować. Dzisiaj jest z nami znamienity gość, mistrz kuchni, pan Karol Okrasa, którego witam serdecznie. Dziękuję, że pan Karol już po raz drugi przyjeżdża i dba o to, żeby Podlasie promowało się z punktu widzenia kulinarnego bardzo dobrze na mapie naszego kraju całego. Absolutnie, to jest cudowna rzecz, że ja tutaj jestem naprawdę na okrasę. Ja tylko chciałbym być takim dowodem dla tych dzieciaków, że warto w tym konkursie wystartować i że warto się starać i warto sięgać do tradycji i kultury regionu, w którym się żyje. Obecność panów marszałków, panów dyrektorów tutaj wszystkich, to jest dla nich najlepsza motywacja do tego, żeby działać i ten region przez kuchnię promować, a moim zdaniem nie ma lepszej metody niż promocja regionu poprzez kuchnię właśnie. Pamiętajmy, że każdy, kto tutaj na Podlasie przyjedzie, musi zrobić obowiązkowo 4 rzeczy w ciągu dnia. Musi się gdzieś wyspać i to jest ta jedna rzecz, a później musi zjeść śniadanie, obiad i kolację. 3 czynności w ciągu dnia, żeby się jak najlepiej pokazać. I to jest kuchnia właśnie. Poszukujemy nowych talentów kulinarnych. Dużo pieniędzy państwo polskie przeznacza na edukację. My jako Zarząd Województwa Podlaskiego mamy też dodatkowe środki na zajęcia pozalekcyjne z Europejskiego Funduszu Społecznego. I poszukujemy w różnych dziedzinach perełek. Ten konkurs służy właśnie wyszukaniu takich perełek, wsparciu ich, pokazaniu, jak można się rozwijać kulinarnie, bo a to nie jest tylko dobre jedzenie, to jest tradycja, historia, to z czego wyrastamy i taki konkurs temu właśnie służy.